taki fajny widoczek. Dolinka. No dinozaury tu sobie chodziły 300 milionów lat nazad. Genialna skała. Niestety wszyscy tylko po ruski, gawaryjcy, tam tym gruzińskim. No, w każdym razie no. Fajny, ładny widoczek. No i skałki. Nieźle to wygląda. Kurde, znowu gorąco. I znowu brakuje windy. Po raz kolejny mówię, gdzie są kuźwa windy. Nie no, żartuję sobie. Jest całkiem znośnie. Nóg sobie człowiekiem pokaleczy. Czysto. Zakaz palenia. Zakaz wyrzucania śmieci. Tam były jeszcze odciski tych łap dinozaurów. Nie no, tu można kręcić, kurczę, filmy o hobbitach. Jest naprawdę fajnie. O, tutaj to mógłbym, kurczę, normalnie nocować. Czekaj, czy to na łeb nie poleci. Nie, nie poleci. Trochę chłodniej się robi i chyba dalej będzie jakaś jaskinia, tak mi się wydaje. A, no i wejście to kosztuje 6 lari, czyli tam chyba te razy złoto 80. Idzie się małymi grupkami, przewodnik coś opowiada w dziwnym języku. Rusku. Te krzuny, ponoć coś tam mówił, z tego co zrozumiałem, że rosną po 500-600 lat. Takie małe coś. A dinozaurzy to wieprzali. Chyba. Tam się coś jeszcze drzewem cisem zachwycali strasznie. Nie wiem czemu, może dlatego, że tutaj to mało występuje. O, no, to chyba ten krzun, co tak długo rośnie, nie wiem. No i coś jeszcze mówił o tych drzewach, takich cienkich. Coś, że są twarde chyba, nie wiem. Czy że nie mają kory, czy że mają dziwną korę, nie wiem, co, no bo nic nie rozumiem. Jakieś pnącza sobie plotam, okej, stop.